zmarł nie tak dawno. Świeża jest pamięć o nim i przystoi, ażeby w sercach trwała wciąż żałoba. A państwo było jedną wielką łzą. Wszelako naszą naturalną boleść powściąga nakaz rozsądku. Musimy smucić się mądrze, nie zapomnieć król. Zarazem jednak pamiętać o sobie. Tak więc z radością zdławioną przez żal, z jednym promiennym, drugim za wymokiem, mirt wiążąc kirem, tren zmieniając hymn, rozkosz i rozpacz na dwóch szalach ważąc, tę oto wczoraj siostrę, dziś królową i współwładczynię złączyliśmy ze sobą węzłem małżeństwa! A teraz twoja sprawa, Lertesie. Cóż to za prośbę miałeś mi przedłożyć? Miłościwy królu, proszę o zgodę na powrót do Francji. A co na to, ojciec? Co mówi Poloniusz? Nie chciałem zgadzać się, lecz usilną prośbą wymusił we mnie w końcu zezwolenie. Popieram jego prośbę, choć niechętnie. Pozwól mu jechać, o królu. A więc wybierz pomyślną porę i jedź, Lertesie. Masz czas dla siebie. Spędź go jak najlepiej. A ty, Hamlecie, bratanku i synu. Dziwnie powiązane są te węzy krwi. Czemu wciąż chmura na twym czole? Chmura? Blasku mam tyle, że aż razi. Synu mój miły, skończ z tą mroczną miną i spójrz na króla przyjaźniejszym okiem. Czy zawsze będziesz spod spuszczonych powiek śladów po ojcu wypatrywał w mroku? Wiesz przecież, że to rzecz zwyczajna. Życie kończy się śmiercią. To rzecz zwyczajna. Tak istotnie? Jeśli tak, dlaczego wydaje ci się taka osobliwa? Wydaje się? Nie, nie wydaje się. Jest. Miła to cecha i pochwały godna, że chętnie spełniasz powinność żałoby. Ale twój ojciec też postradał ojca, któremu niegdyś ojciec umarł. Osierocony syn ma obowiązek trwać w rytuale żałoby jakiś czas, ale nie wiecznie. Życzymy sobie, abyś zagrzebał ziemi ten bezcelowy smutek i myślał o nas jako o swym ojcu. Niech świat wie o tym, że stoisz najbliżej naszego tronu i że darzymy cię miłością, jaką ojciec darzy syn. Będę się szczerze starał być posłuszny, matko. Gdyby ten balast przyziemnego ciała mógł się rozlać, rozwiać lotną rosą. Gdyby nam Stwórca nie odebrał prawa do samobójczej śmierci. Więc do tego doszło zaledwie 2 miesiące, odkąd umarł. Nie, no, nawet mniej niż 2. On, król
tak świetny, że przy tym tu wygląda jak Bóg Słońca przy kozłonogim satyrze. Tak czuły dla mojej matki, że potrafił wiatr odegnać, aby nie zziębił jej twarzy. A nawet miesiąc nie minął. Zresztą, czemu się dziwić? Słabości twej mnie kobieta. Nawet jeden marny miesiąc nie minął. Nawet nie zdążyła zedrzeć trzewików, w których wtedy szła za żałobną trumną. I już poślubiła brata mojego, a stryja mojego ojca. Złe jest to wszystko. I skończy się źle. Lecz choćby serce rwał ból, ja muszę milczeć. Witam cię, książę! To mój przyjaciel Horacio. Prędzej bym samego siebie zapomniał. Sprowadza mnie tu pogrzeb twojego ojca. O, bez żartów, uczony kolego. Przybyłeś chyba bawić się na weselu mojej matki. No prawda, że jedno było tuż po drugim. Oszczędności. Resztki z pieczeni ze stypy podano gościom weselnym, ale na zimno. Wolałbym spotkać w niebie najgorszego wroga, niż dożyć tego dnia, Horacio. Ojciec, wydaje mi się, że go widzę. Widzisz go? Tak, oczyma duszy. Książę, widziałem go ubiegłej nocy. Tak mi się zdaje. Widziałeś go? Kogo? Króla twojego ojca. No, no, no mówże, mów na miłość boską. Dwie noce z rzędu. Ci dwaj wartownicy. W głuchej i martwej pustce późnej pory. Widzieli postać przypominającą twojego ojca. Upiór cały w zbroi. Dokładnie takiej, jaką miał za życia. Stawał przed nimi i miarowym krokiem zwolna, dostojnie odchodził w głąb nocy. Trzy razy sunął przed ich oczyma osłupiałymi ze zgrozy i trwogi tak blisko, że mógł dotknąć ich buławą. Strach ich zamienił w istną galaretę. Nie byli w stanie przemówić do zjawy. Opowiedzieli mi jednak w sekrecie o wszystkim. Trzecią noc czuwałem z nimi. I rzeczywiście, w całkowitej zgodzie z ich opowieścią, o tej samej porze i w ten sam sposób zjawiła się znowu ta sama postać. Znam twojego ojca. Duch mniej się od niej różnił niż ta dłoń od drugiej dłoni. To ja stanę dziś na warcie. Może znów przyjdzie. Przyjdzie, za to ręczę. Ale jeżeli przybierze postać mojego ojca, to będę z nim mówił. Choćby całe piekło rozwartą paszczą ryknęło mi. Bagaże już na pokładzie. Bądź zdrowa, siostro, i proszę, jeśli wiatr będzie sprzyjał, jakiś statek popłynie do Francji. Nie prześpij takiej okazji i napisz. Jak możesz w to wątpić? A co do Hamleta? Traktuj tego kapryśny zaloty jako rzecz mody lub temperamentu. To coś takiego jak piołek. Wiosnę. Śmiały, lecz prędko i w nie pachnie słodko, ale tej woli starcza.
na minutę. I tyle. Tylko tyle. Tylko tyle. Wielki pan nie jest panem swojej woli. Jest niewolnikiem swego urodzenia. Jemu nie wolno tak jak zwykłym ludziom dbać przede wszystkim o siebie. Od tego, jak on postąpi, zależy dobrobyt i bezpieczeństwo całego królestwa. Dlatego lęk niech ci będzie tarczą. Bo serce młode zbyt często działa na swą własną szkodę. Dobrze, braciszku, przyrzekam, że wezmę sobie do serca tę lekcję czujności. Lecz ty sam, nie bądź jak ci kaznodzieje, co pchają nas na stromą i ciernistą ścieżkę do nieba, a sami tymczasem zwiedzają szlaki miłosnych podbojów. O mnie się nie bój. Ale czas mi w drogę. A, ty jeszcze tutaj? Na pokład! Na pokład! Wiatr już kładzie dłoń na ramieniu żagla. Statek na ciebie tylko czeka. W drogę! Z błogosławieństwem. Weź te parę przestróg i zapisz je w pamięci. Niestosownej myśli nie wprowadzaj w słowo ani w czyn. Z ludźmi bądź prosty, lecz nie prostacki. Przyjaciół, zwłaszcza tych wypróbowanych, przykuj do serca swego stalową obręczą. Ale nie podawaj ręki pierwszym, lepszym, nieopierzonym chłystkom. Strzeż się zwady, lecz jeśli do niej dojdzie, niech nie przeciwnik ciebie się strzeże. Niechaj to błogosławieństwo utwierdzi w tobie wszystkie owe prawdy. Żegnam cię najpokorniej, ojcze. Cóż on ci mówił? Ofelio. A mówił coś tam o księciu Hamlecie. No i samą porę. Nie tak, że mówiono, że książę Hamlet spędza przy tobie wiele swego czasu. A i ty bynajmniej uwagi swojej księciu nie odmawiasz. Jeśli to prawda, co mi powiedziano, a powiedziano mi w trybie ostrzeżenia, to stwierdzam, że za mało dbasz o dobre imię godne mojej córki Ofelio. Prawdę, co jest między wami? No ojcze, sama nie wiem, co mamy myśleć. Od tej chwili masz być oszczędniejsza w gospodarowaniu z tą panieńską obecnością. Naznacz za towarzystwo swoje wyższą cenę niż samo tylko wezwanie, byś przyszła. Co do Hamleta, wierz mu tyle, ile się wierzy młodzieńcowi w jego wieku, który na znacznie dłuższej chodzi smyczy niż ty, Ofelio. Krótko mówiąc, nie wierz jego przysięgom. Nie życzę sobie, powiem bez ogródek, żebyś spędzała czas swój jak nie należy, to jest na flirtach lub rozmowach z księciem. Zrozumiano? Słucham cię, ojcze. Możesz iść do swoich zajęć. Co za kąśliwy mróz? Zmarzłem do kości. Tak, rzeczywiście ostre dziś powietrze. Która godzina? Chyba zaraz... Północ! Właśnie przed chwilą wybiła 12. Tak? Nie słyszałem. Więc blisko już jest pora nadejścia ducha.
już, panie! Już go widać! Aniołowie! Łaskę niosący! Miejcie nas w opiece! Czy jesteś dobrym, czy złym duchem? Czy w tobie tchnienie niebios, czy żar piekła? Czy masz zamiary wrogie, czy życzliwe? Zresztą, wszystko mi jedno. Sama twoja obecność zmusza mnie do pytań. Więc będę cię pytał. Hamlecie! Królu! Ojcze! Władco Danii! Czy mogę cię tak nazywać? Odpowiedz! Nie daj mi skonać w niewiedzy! Mów! Czemu pod wiekiem trumny, warstwą gliny, krzyżem drgnęły twe kości i rozdarły cały? Czemu, choć martwy, stoisz w stal zakuty, druzgocąc wizją nadludzkie pojęcie, naszą głupią pewność praw natury? Mów, czemu, po co i czego od nas żądasz? Dajcie znaki, abyś poszedł za nim. Chcę coś tobie powiedzieć, ale tylko tobie. Nie idź! A czegoż mam się lękać? Że stracę życie? Mniej warte od szpilki? Biegnijmy za nim! Grzech byłoby go posłuchać! Tak! Idźmy za nim w ślad! Czym to się skończy? Stój! Stój! Dalej? Dalej nie idę! Posłuchaj! Słucham! Bliska już godzina, gdy będę musiał powrócić i znowu zapaść się w mękę siarczanych płomieni. Nieszczęsny duchu! Zamiast się litować! Słuchaj uważnie, co ci chcę powiedzieć. Gdy skończę, będę miał w tobie mściciela! Mściciela? Synu, czas mojej zwykłej, poobiedniej drzemki w ogrodzie, o tej beztroskiej godzinie. Twój stryj podkradł się cichaczem za mpółką silnej trucizny i wlał mi do ucha przyklęty roztwór. Tak. Oto braterska ręka zabrała mi we śnie życie królową i tron. Wszystko naraz. Bez sakramentów, bez namaszczenia, bez porachunku z sobą, bez powiedzi, aby zdjęła ze mnie ten żardin. O groza! O groza! Niewymowna groza!
Jeśli w piersi masz serce, nie zniesiesz, aby królewską łożnicę plugawił występek kazirodztwa i rozpusty! Żegnaj mi, synu. Żegnaj. I pamiętaj o mnie! Moce niebieskie, ziemskie, jakie jeszcze? Może piekielne? Nie, precz! Wytrwaj w serce. Mięśnie zwiotczałe nagle, jak u starca. Nabierzcie sił. Niech wstanę. Ja mam pamiętać? Przysięgam! Będę pamiętał! Co z tobą, córko? Co ci jest? Och, ojcze, tak się przestraszyłam. Czymże, na miłość boską, no. Siedziałam u siebie i szyłam. A tu nagle książę Hamlet staje przede mną. W rozchełstanej kurtce. Bez kapelusza. Z błotem na pończochach opadłych mu do kostek, jak kajdany. Drżał. Wygląd miał tak żałosny, jakby się wyrwał z piekła i próbował opisać jego grozę. Czyżby popadł w obłęd miłości do ciebie? Ja nie wiem, ale naprawdę boję się, że tak. Co mówił? Chwycił mnie mocno za brzegów. Potem odsunął na długość ramienia i drugą ręką osłaniając oczy wpatrzył się we mnie z napiętą uwagą, jakby miał zamiar rysować mój portret. Stał tak dość długo. Wreszcie moją rękę uścisnął lekko i trzykrotnie kiwnął głową. O tak. A przy tym wydał z siebie ciężkie i żałosne westchnienie. Myślałam, że pierś mu pęknie. Wtedy rękę puścił, odwrócił się i nie patrząc przed siebie, za to przez ramię spoglądając na mnie, trafił do drzwi i wyszedł. Pójdziesz ze mną, oszukamy króla. Objawy wskazują na szał miłosny, nie ma wątpliwości. Chętnik obłędu ma gwałtowny przebieg. Nieraz źle się kończy. Czyżbyś ostatnio dotknęła go jakimś niemiłym słówkiem? Nie, ojcze. Natomiast tak jak kazałeś. Odsyłałam listy i odmawiałam, kiedy chciał się spotkać. Przez to oszalał. Ja! Rozek, brat, Gildenstren, jak się cieszę. Wyzwaliśmy was w trybie tak pośpiesznym. Głównie, rzecz jasna, z tęsknoty za wami. Lecz także po to, żeby wam coś zlecić. Musiały dojść do was słuchy o przemianie Hamleta.
Znacie go od dziecka. Wychowano was razem. Jesteście podobni wiekiem i odposobieniem. Proszę was zatem, spędźcie jakiś czas na wypoczynku tu, na naszym dworze. A Hamlet powróci w waszym towarzystwie do ucieczycia. A wam będzie łatwiej zrozumieć, co go tak trapi. Znając diagnozę, znajdziemy lekarstwo. Syn mój, panowie, często mówi o was. Wierzy, że nie ma na świecie dwóch ludzi, do których byłby bardziej przywiązany. Jeżeli stać was na taką uprzejmość i dobrą wolę, aby tutaj razem z nami tracić czas, w zysku dając nam nadzieję, ze strony króla możecie być pewni iście królewskiej wdzięczności. Obojgu waszym królewskim mościom wolno przecież wydać nam rozkaz w majestacie władzy, zamiast nas prosić. Ale tak czy owak, zginamy karki w kornym posłuszeństwie, składając nasze usługi u stóp tronu. Rozkażcie, a wszystko spełnimy. Poczciwi Rosenkrantz i Guildenstern. Z całego serca dzięki wam, panowie. I proszę, idźcie zaraz do Hamleta. On się tak zmienił. Proszę zaprowadzić panów do księcia. Oby niebo wsparło nasze wysiłki. Pozwoliło pomóc. Amen. Znam przyczynę obłędu Hamleta. Mów, właśnie tego chciałem się dowiedzieć. Jest nim, nie wątpię, śmierć ojca. I nasz nazbyt pośpieszny związek. Zobaczymy. Aż syn jest szalony. Mówię szalony. Albowiem diagnoza szaleństwa. Jest to bądź co bądź stwierdzenie, że czyjś stan da się określić jedynie poprzez szaleństwo lub bycie szalonym. W te rozróżnienia już nie wchodzę. Więcej treści prosimy, mniej tych subtelności. A już królowo, subtelność chyba mnie nie posądzisz. To następuje. Rzecz następująca. Mam córkę. Córkę, której jestem ojcem. I oto do mnie, do ojca. Córka ta przychodzi i z całą czcią i posłuszeństwem należy ojcu. Powiada, spójrz na to, ojcze. Spójrzcie i wy, wyciągając konkluzje oraz wnioski. Do niebiańskiego bóstwa mojej duszy. Pięknej i ubóstwionej oferi. Fatalnie to brzmi. Co za styl bóstwa ubóstwionej. Naprawdę, fatalnie to brzmi. Ale słuchajcie dalej. Dalej tak idzie. Na niepokalaną bielę. Jej łona składam. I tak dalej, i tak dalej. Ten list napisał Hamlet. Cierpliwości. Cytuję co do słowa. Nie wiesz w bieg słońca przez firmament. Nie wiesz w żar gwiazd, co w niebie stoją. Nie wiesz w prawdziwość prawdy samej, lecz wiesz
bez reszty w miłość moją. Najdroższa Ofelio, nie znam się na pisaniu wierszy. Nie potrafię wzdychać do rytmu, ale kocham cię mocno. Najmocniej na świecie, wierz mi. Żegnaj. Twój na zawsze najmilsza, dopóki maszyneria jego ciała wciąż jeszcze funkcjonuje, Hamlet. Córka, w panieńskim swoim posłuszeństwie przyniosła mi to i zdała mi również sprawę ze wszystkich zalotów Hamleta. Łącznie z ich czasem, miejscem i przebiegiem. Jak ona sama przyjęła tę miłość. Lecz wasza królewska mość, co mnie sądzisz? Że jesteś zacny i godzien szacunku. Takim być pragnę. Wziąłem się więc ostro do roboty i tak powiadam pannicy. Hamlet jest księciem. To nie twoja sfera, trzeba z tym skończyć. Po czym przykazałem jej trzymać się odeń z zaś. Nie przyjmować żadnych posłańców, listów czy podarków. Wszystkie te rady wnet wcieliła w życie. Książę zrozumiał, że go odepchnęła i, krótko mówiąc, popadł w melancholię. Przestał jeść, sypiać, z tego całkiem osłabł. Z tego nabawił się zamętu w głowie i tak stopniami osunął się w obłęd, który jego trawi, a na mu łzy wyciska. Więc o to chodzi. To bardzo możliwe. Jak badać sprawę dalej? Wasza wysokość wie, że książę Hamlet przechadza się nieraz po tym krużganku przez parę godzin. Prawda? Ma ten zwyczaj. Następnym razem, gdy się tu zjawi, schowamy się za tym arrasem, śledząc go z ukrycia. Puszczę naprzód Ofelię, ale jeżeli to nie miłość jest przyczyną obłędu księcia, jeżeli się mylę, o, podam godniejsze ręce ster państwowych, a sam, no niech będzie, uchwycę w garść rękojeść pługa, bo widać głupi jestem jak parol. Dobrze, spróbujmy. Jakże się miewa nasz książę Hamlet. Dobrze, dziękuję. Czy mnie poznajesz, książę? Znam cię świetnie. Handlujesz żywym towarem. Znaczy, chciałem powiedzieć, handlujesz świeżymi rybami. Ja? Mylisz się, książę! Ja bym ci życzył, abyś był równie uczciwy, co sprzedawca ryb. Ja uczciwy? Taki już jest ten świat. Uczciwym trafia się raz na 10 000. Święta prawda, książę. Co czytasz? Książę. Słowa. Ale o co chodzi? Ale komu? Pytam, o co chodzi w tym, co czytasz. Są to oszczerstwa. Ten łobuz, satyryk, powiada ni mniej, ni więcej, że starcy mają siwe brody, pomarszczone twarze i oczy, z których jak pnia śliwy cieknie gęsta żywica. A ponadto, iż odznaczają się niezrównaną tempotą rozumu przy równoczesnej słabości mięśni pośladkowych, co
skądinąd zwierzę. Żarliwie zasięci. Ale uważam, że wypisywanie tego tak czarno na białym jest niesłuszne. Przecież i ty, panie, byłbyś stary jak ja, gdybyś się posuwał wstecz na podobieństwo raka. W tym szaleństwie jest metoda. Czy nie szkodzi ci powietrze, książę? Czy nie chciałbyś może odejść? Z tego świata? W rzeczy samej. W grobie nie ma przeciągów. Ile sensu mają czasem jego wypowiedzi? Szaleńcowi zdarza się nieraz trafne sformułowanie, na które nie zdobyłby się człowiek rozumny i zdrowy. To czcigodny książę pozwoli. Co się z nim rozstanę? Ależ oczywiście. Z niczym nie rozstanę się równie chętnie. Co z tobą, panie? Może tylko z życiem. Tylko z życiem. Z życiem. Szukacie panowie księcia Hamleta? To serdeczne dzięki. Książę, mój drogi! Mój kochany książę! Najmilsi przyjaciele! Jak się masz? Rosenkranz? Guildenstern? Nie. Najmilsi przyjaciele, jak się macie? Tak jak przeciętni mieszkańcy tego globu. No, co tam słychać? Nic. Chyba tylko to, że świat sporządnia. A to już dzień sądu bliski. Ależ ta nowina nieprawdziwa. Pytanie bardziej może szczegółowe. Coście przeskrobali, że fortuna zesłała was do tego więzienia? Więzienia, książę? Pania jest więzieniem. To i świat jest więzieniem. To jak pełno widzi cel, ciemnic, lochów. A Dania jest jednym z najgorszych. Nam się tak nie wydaje. No cóż, w takim razie was to nie dotyczy. No ale no tak już między nami. Jak przyjaciel z przyjacielem. Co was sprowadza tu, do Elsinoru? Chęć zobaczenia ciebie, książę. Nic innego. No, taki nędzarz jak ja, to nie ma pod dostatkiem nawet podziękowań. Ale, mimo wszystko, dziękuję. Choć moje podziękowania z pewnością pół grosza nie są warte. A więc, nie posyłano po was. Przybyliście z własnej woli. To był wasz pomysł. No. Dalej. Jak było? Mówcie. Co mamy powiedzieć, książę? Cokolwiek byle do rzeczy! Wyglądacie tak, jakbyście chcieli coś wyznać. Tylko nie potrafili tego zamaskować. Wiem, że nasz dobry król i królowa po was posyłali. Co ty na to? Przejrzałem was na wylot. No, dalej. Mówcie. Tak, książę, posłano po nas. O, a to ja wam nawet powiem dlaczego. W ten sposób będzie to tylko mój domysł, a nie wasza niedyskrecja. Otóż ostatnio, sam nie wiem czemu, straciłem całą radość z życia. Zarzuciłem nawet swoje codzienne ćwiczenia. Cała barwna sceneria globu wydaje mi się jałowa, niczym skalisty przylądek. Powietrze, ten cudowny baldachim nad nami. Spójrzcie tylko na to śmiałe wrzęsło firmamentu, całe w złotych kasetonach ognia.
a jednak dla mnie to jest nagromadzenie wstrętnych i niezdrowych wyziewów. A człowiek? Nie wiem, że to jest arcydzieło. Szlachetność rozumu, płynność ruchów, proporcja kształtów, najwyższe z żyjących istnień, w uczynkach równa aniołom, w pojmowaniu Bogom. Istna korona stworzenia. A jednak dla mnie to tylko kwintesencja marnego prochu. Rosenkranz! Pomyślałem, że skoro ludzie cię nie interesują, to i aktorzy zasługują na bardzo mizerne przyjęcie. Spotkaliśmy ich po drodze. Jadą ofiarować swoje usługi. A cóż to za aktorzy? Ci, których zawsze tak bardzo lubiłeś oglądać. Trupa tragiczna ze stolicy. Panowie! Witam was serdecznie. Powiedzcie królowi, że obłęd dotyka mnie tylko przy wietrze północno-zachodnim. Kiedy wieje wiatr z południa, potrafię doskonale odróżnić pisklę od kurczęcia. A młotek od obcęgów. Łaskawi panowie, spójrzcie tylko. To niemowlę, które tu widzicie, nie wyszło jeszcze z powijaków. A może do nich powróciło? Ludzie na starość dziecinnieją. Książę, przybyli aktorzy. Najlepsi w świecie aktorzy. Tragiczni. Historyczni. Komiczni oraz idylliczni. Tragicznie historyczni, historycznie tragiczni, tragikomicznie historycznie idylliczni, no znakomici. Tak w poemacie scenicznym, jak w dramacie klasycznym. Żaden Seneka nie jest dla nich za ciężki. Żaden Klaud za lekki. Czy sztuka według starych reguł, czy w tych nowomodnych, bez żadnych reguł, zawsze niezrównani. Panowie, witam was w Elsynorze. O, rad jestem, że cię widzę w dobrym zdrowiu. No, dajcie nam próbkę swojego rzemiosła. Jakiś monolog, pełen patosu i namiętności. Co na przykład, książę? Dobre pytanie. To, co Eneasz opowiada Dydonie. W szczególności fragment o zabójstwie Priama. Zaczyna się jakoś tak. Okrutny Pyrrhus, jak tygrys hirrański. Albo nie tak. No, ale zaczyna się od Pyrrhusa. Okrutny Pyrrhus, cały w czarnej zbroi, ciemnej, jak jego mordercze zamiary. Noc przypominał, gdy trwał zaczajony w drewnianym wnętrzu złowieszczego konia. Teraz ponuro czerń pokryła inna, straszliwsza barwa, tym zlany od stóp do głów krwią ojców, matek, córek, synów, piekłą od żaru płonącego miasta, co przyświecało potępieńczą łuną morderstwu swego władcy. Rozpalony gniewem i ogniem, pokryty skorupą skrzepłej posoki, jak
mieszkanie z piekieł. Toczył w krąg okien, jak karbunku krwawym, i wszędzie szukał starego patriarchy. Króla Priama wreszcie go znajduje w bezsilnej walce z Grekami. Miecz starca już nieposłuszny wątłemu ramieniu ciąży bezwładnie, wymyka się z dłoni. Nierówne starcie, rozcieczony Pyrus naciera, i choć chybia w ślepym szale, sam świst i wicher okrutnego miecza rzuca na ziemię osłabłego władcę. Zdrętwiała Troja, jakby cios przeczuła, bo oto nagle jej płonące mury walą się w gruzy i ogłuszający łoskot wstrzymuje Pyrrusa. Miecz jego, który już miał opaść na srebrną głowę króla, zastyga znienacka w powietrzu. I tak zamarły jak portret zabójcy stoi Pyrrus unieruchomiony między zamiarem a jego spełnieniem. Lecz jak niegdyś nieraz się zdarza tuż przed burzą, gdy niebo ścichnie, bieg trzymują chmury i świat za nie mówi oraz leży w dole spowity w całą milczenia, aż nagle straszliwy piorun z trzaskiem go rozpruje. Tak po tej chwili przebudzona żądza zemsty wyrywa Pyrrusa z bezruchu. Młoty cyklopów, kujące dla Marsa zbroje, nigdy nie uderzały tak niemiłosiernie, jak krwawy miecz Pyrrusa, gdy zadał cios Priamowi. Hańba ci, sprzedajna fortuno! Rado olimpijskich bogów! Odbierz draczyńczęką most! Struskota je krągłe koło i strąci jego szczątki z wyżyny nieba w piekielne otchłanie! Za długie! Poślemy rzecz Balwierzowi do przycięcia razem z twoją brodą. Tyle wystarczy. Resztę wyrecytujesz mi przy innej okazji. Bądź tak dobry, panie, i przypilnuj, by tych aktorów wygodnie zakwaterowano. Słyszałeś? Traktujemy ich jak należy. Bo aktorzy to krótka, acz pełna treści, kronika naszych czasów. I lepiej mieć złośliwy napis na nagrobku, niż za życia narazić się na ich niepochlebne opinie. Potraktuję ich, jak na to zasługują, panie. Na Boga, człowieku! Lepiej, gdyby każdego z nas traktować tak, jak na to zasługuje, to któż by uniknął chłosty? Za mną! Za mną, panowie! Czy macie może tak w repertuarze morderstwo Gonzagi? Oczywiście. No więc wystawcie to jutro wieczorem. No chyba nie sprawiłoby ci problemu wyuczyć się takiego monologu. No tam kilka, no może kilkanaście, góra kilkadziesiąt linijek. Sam bym tę wstawkę napisał. Książę? Załatwione. Och, zemsty! Ach, osioł ze mnie. Poczynam sobie, że piękniej nie można. Ja, kochający syn ofiary mowy, pchany do pomsty przez niebo i piekło, na gadaninę rozmieniam treść mojego serca. No mózgu mój, wymyśl coś. Słyszałem kiedyś, że winowajca, gdy siedzi w teatrze,
bywa kunsztem przedstawienia nieraz tak poruszony, że z miejsca publicznie wyznaje swe zbrodnie. Mord może nie mieć języka, lecz nieraz odezwie się nadprzyrodzonym głosem. Rozkażę aktorom w obecności mojego stryja odegrać scenkę przypominającą zabójstwo ojca. Jeżeli zdradzi się choćby drgnieniem, no to wiem, co robić. Bo duch, który mi się zwidział, mógł być diabłem, a one potrafią przybrać postać, które budzą ufność i litość, i możliwe, że wykorzystał to, aby mnie wciągnąć w otchłań. Muszę zdobyć pewniejszy dowód. Wrosnutą na scenie sieć sztuki złowię królewskie sumienie. I w żaden sposób nie da się w rozmowie wydobyć z niego. Czemu wpadł ten rozstrój? Wszystko szło tak gładko. Był zdrów. Aż tu nagle ten zgrzyt, ten napad groźnego obłędu. Książę wyznał, że nie czuje się normalnie, lecz o przyczynach nie wspomina. Skąd inąd wybadać księcia wcale nie jest łatwo. Przeciwnie, gdyśmy chcieli go zmusić, aby się zwierzył ze swojego stanu, korzystał zręcznie z objawów szaleństwa, by zmienić temat. Czy dobrze was przyjął? Bardzo uprzejmie, wręcz po księżącym. Ale zmuszając się do serdeczności, to było widać. Pytań zadał mało, lecz odpowiadał bardzo szczegółowo. A czy próbowaliście go zaciekawić jakąś rozrywką? Tak, przypadek zrządził, że jadąc tu na zamek, spotkaliśmy w drodze trupę aktorów. Powiedziałem mu o tym. Miałem wrażenie, że ta wieść go cieszy. Aktorzy w tej chwili są tu, na zamku. I zdaje mi się, że już dziś wieczór mają wystąpić. Przyjdziemy z radością. Miejscu. My się schowajmy, jeśli łaska. Czytaj ten modlitewnik, żeby wyglądało na to, że przyszłaś tu, żeby się modlić. Jakże często rzecz to dobrze znana, grzeszymy tym, że nasza bogobojna mina i zbożne uczynki są lukrem, pod którym diabeł siedzi. O, to prawda. Jak ostrym biczem jego słowa chłoszczą moje sumienie. To, co uczyniłem, ma się do tego, co ludziom powiadam. Tak jak szkaradna twarz przedajnej dziewki ma się do wszystkich jej pudrów i szminek. Jest nośny. A ukryjmy się. Idzie. Być albo nie być. Oto jest pytanie, kto postępuje godniej. Ten, kto biernie stoi pod gradem zajadłych strzał losu, czy ten, kto stawia opór walce morzu nieszczęść i siłą kładzie im kres? No może umrzeć albo usnąć. I nic poza tym. No ale jednak wolimy wstrzymać się na chwilę. I z tych chwil urasta długie
i potulnie przecierpiane życie. No bo gdyby nie ten wzgląd, no to któż z nas chciałby znosić to, czym czas chłoszcza? Gwałty ciemiężców, nadętość pyszałków, męki zgardzonych uczuć, opieszałość prawa, bezczelność władzy i kopniaki, którymi byle zero upokarza cierpliwą wartość. Ale cicho, choć piękna Ofelia. Nimfo, w swoich modłach wspomnij koniecznie każdy z moich grzechów. A, to ty, książę. Tyle dni minęło. Jak twoje zdrowie? Dobrze, dobrze. Dobrze. Pokorne dzięki. Książę, już od dawna chciałam ci zwrócić parę tych drobiazgów. Dałeś mi je na pamiątkę. Nie? Ja ci nigdy w życiu nic nie dałem. Wiesz dobrze, że to podarki od ciebie. A dołączone do nich były słowa tchnące tak słodką wonią, że prezenty stawały się bezcenne. Ten aromat dawno już zwietrzał, więc weź się z powrotem. Bo najwspanialsze dary tracą wartość, gdy w tym, kto daje, odmienia się serce. Weź proszę. No, a idź do klasztoru! Po cóż masz rodzić nowych grzeszników? Gdzie twój ojciec? U siebie w domu. A, no to trzeba szczelnie zamknąć drzwi, aby robił z siebie błazna w czterech własnych ścianach. Żegnam. Łaskawe nieba, ześlijcie mu ratunek. Idź do klasztoru! Idź i bywaj zdrowa. No a jeżeli już koniecznie musisz kogoś poślubić, to wyjdź za głupca, bo ci mądrzy to wiedzą aż za dobrze, w jakie potwory ich przemieniacie. Do klasztoru! Już! Żegnam. Moce niebieskie, przywróćcie mu zdrowie! A wiem też niemało o tym, jak się malujecie! Bóg dał wam po jednej twarzy, no a wy sobie drugą dorabiacie. Do klasztoru! Już! Żegnam. Miłość! Nie tędy rwie się jego serce. A w mowie księcia, choć nieco bezwładnej, też nie dostrzegłem symptomów obłędu. Pod melancholią coś się w jego duszy wylęga. A cóż, ja obstaję nadal przy swoim zdaniu, że przyczyną obłędu księcia jest wzgardzona miłość. Czyń co uważasz za stosowne, panie, lecz ja sugeruję, żeby po spektaklu królowa wzięła Hamleta na stronę i w cztery oczy wypytała go, co jest przyczyną jego melancholii. Niechaj go pyta wprost. Ja tymczasem, jeśli pozwolisz, tak się ulokuję, że wszystko będę słyszał. Jeżeli królowa nic nie wybada, zamknij go w miejscu, które w swej mądrości uznasz za stosowne, panie. Niech tak będzie. Kiedy szaleją wielcy tego świata, jedynym wyjściem jest solidna krata! Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem. Płynnie i swobodnie. Gdybyś miał go deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby wiersze księcia wyryczał Herod Miński. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Ale strzeż się też nijakiej ostrożności. Kieruj się w tych sprawach własnym wyczuciem. Niech działanie zgadza się ze słowem, a słowo z działaniem. I pilnuj się zwłaszcza
żeby nie wykraczać poza naturalność, która zawsze jest powściągliwa. Wszelka przesada kłóci się z celem teatru, a tym celem było i jest. Tak u początków teatru, jak i dzisiaj, podstawiać zwierciadło naturze, uświadamiać cnocie i hańbie, ich własne rysy, substancje epoki, nadawać formę, która ją utrwali. Horacjo, ty masz w sobie taką prawość, jakiej u innych jeszcze nie spotkałem. Książę, mój drogi! Ale nie myśl, że ci schlebiam. Dziś odbędzie się przedstawienie. Przyjdzie król. Jedna ze scen przypomina okoliczności śmierci mojego ojca. Zwłaszcza, kiedy zacznie się monolog. Wytęż całą swą bystrość i pilnie obserwuj stryja. Nie spuszczę go z oka! Widzowie już idą. Ja muszę znowu udawać szaleńca, tak? Znajdź sobie miejsce, najlepiej gdzieś na widowni. I jakże się ma nasz bratanek Hamlet? Znakomicie! Zupełnie jak kameleon. Żywi się powietrzem, nadziewanym obietnicami. Nawet kapłona nie można tak solidnie utuczyć. A cóż to za odpowiedź, Hamlecie? Te słowa do mnie nie trafiły. No, a ze mnie już uleciało. Czy aktorzy są gotowi? Gotowi? Czekają na twoje skinienie. Chodź tu, mój drogi, siądź przy mnie. Och, matko, wybacz mi, ale przyciąga mnie silniejszy magnes. Słyszałeś, panie? Tragedii, którą tu na scenie pokaże nasze przedstawienie, słuchasz, prosimy, uniżenie. Czy znasz treść sztuki? Nie ma tam nic niestosownego. No ależ skąd? To wszystko to same żarty. Nawet trucizna. Jaki właściwie tytuł ma ta sztuka? Tytuł to jest pułapka na myszy. To jest taka przenośna. Przenośna pułapka, ma się rozumieć. Trzydzieści razy zdołał Rydwan Feba okrążyć przestwórz mórz, ziemi i nieba. Odkąd ręce nam złączył hymen Luby, a serca święte połączyły śluby. Choć się miłowali Adonis i Wenus, Zeus z Galateą i Titanos z Eos, to nie będzie miłości większej od tej, co żywię ku mej najpiękniejszej. Ileż miłości w tych słowach się mieści, starczyłoby na nowych lat 30. Tyś lew, tyś mocarz, tyś słońce moje i ukochany. O więcej nie stoję. Zostaw mnie, niech mą senną głowę schylę. Odpocznę po trudach dnia. Śpi, śpi serce moje. Niechaj zło nie wkroczy pomiędzy nas dwoje. Złowrogi zamiar!
na dłoń. Dogodny czas. Ogród pusty. I jad niezawodny. Zioła ohydne. Rwane o północy. Po trzykroć zaklęte. Więc potrójnej mocy. Dziś swoją straszną moc objawicie, gdy wywar wniknie w krew i zniszczy życie. Śpisz jeszcze, mój kochany? Co? Nie żyje! Co? Król zabity? Szukać Bestyję! Winną tej zbrodni! Och, mój Lucjanusie! I co ze mną będzie? Bo przecież muszę przywdziać strój wdowy, okryć się żałobą. Nie, oby raczej radość była z tobą. Popatrz, ja jestem bratem twego męża. Niech więc me skronie korona okrąża. Król, wstaj z miejsca! Co ci jest, mężu? Przerwać cię sobie! Światła! Chodźmy stąd! Światła! 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 Niech się zraniony jeleń słania, bo stado już w bór odbiega. Bo jest czas snu i czas czuwania. I na tym ten świat polega. Nowa klątwa. Zabiłem brata. Nie potrafię nawet modlić się, choćbym nie wiem, jak się starał. O cóż, łaska, jeżeli niezdolna spojrzeć prosto w twarz grzechu. Więc oczy zwrócę ku niebu. Lecz jak się modlić? Jakimi słowami? Przebacz mi moje ohydne morderstwo. Przecież nie mogę, bo nie wyzbyłem się zysków, dla których popełniłem mord. W zepsutym ludzkim świecie bywa nieraz, że ręka zbrodni obciążona złotem umie nieraz sprawiedliwość zniżyć. Ale nie tam, w górze. Tam musimy się osobiście stawić na przesłuchanie, konfrontację z każdą z naszych win. Jeszcze zdąż. Jeszcze wszystko się naprawi. I oto okazja. Zrobię to. Zrobię to teraz, gdy się modli. No i co? Przecież pójdzie prosto do raju. Pomyślmy. Zbrodniarz
zabijam jej ojca. A ja, jako jedyny syn ofiary mordu, nagradzam sprawcę wysłaniem do raju. Módl się. Zażywaj lekarstwa modłów, ile ci się podoba. Gdyż i tak nieuleczalna jest twoja choroba. Słowo wyśleci aż do nieba granic. Myśl pędza w dole. Na nic. Wszystko na nic. Książę! Książę! Panie, królowa pragnie mówić z tobą. I to bez zwłoki. A, widzisz? Ten obłok? Ten w kształcie jakby wielbłąda. No, istotnie, coś jakby wielbłąd, tak. Chociaż grzbiet to mi się wydaje podobny do łasicy. Grzbiet ma podobny do łasicy, no. Chociaż raczej do wieloryba. Zupełny wieloryb. No to powiedz matce, że się zaraz zjawię. Przekażę królowi. Teraz mógłbym czynić rzeczy tak złe, że świat by zadrżał na ich widok. No, ale dość tego. Najpierw trzeba udać się do matki. Książę, zaraz tu będzie. Bądź stanowcza, pani. Ja się tu ukryję i będę słuchał. Mów bez ogródek. Matko! Matko! I o cóż idzie? Matko? Czy wiesz, że ciężko obraziłeś ojca? Czy wiesz, że ciężko obraziłaś ojca? Hamlecie, cóż to znowu? Niby co? Czy zapomniałeś, kim jestem? No, świetnie pamiętam. Jesteś tą królową, co poślubiła brata swego męża. No i niestety jesteś też moją matką. Lepiej zawołam kogoś, kto potrafi z tobą rozmawiać. Nigdzie nie idziesz! Siadaj! Co ty robisz? Nie chcesz chyba mnie zabić? Pomocy! Pomocy! A cóż to? Szczur? O Boże! Coś ty uczynił! Nie wiem. Czy to król? Nieszczęsny, wścibski i nadgorliwy głupcze! Żegnaj! Ja myślałem, że to jest ktoś ważniejszy. No, siadaj już. Nie łam rąk. Co ja zrobiłam, że śmiesz na mnie krzyczeć? Coś, co skaziło twą godność. Zmieniło cnotę w obłudę. Na gładkim czole niewinnej miłości posiało straszliwe wrzody. A ważność małżeństwa nadało ważności podpisu żulera. Dość, Hamlecie! Zmuszasz mnie, abym zajrzała w głąb własnej duszy. Widzę tam szkaradne plamy. Ich czerni nic nie zmyje. To jest brud przepoconego i plugawego łoża. To jest brud zepsucia. Pieszczoty na śmietniku, miłości w chlewie! Synu! Rozdarłeś mi serce na dwoje. No to dobrze. Wyrzuć precz gorszą połowę i zacznij nowe, lepsze życie z drugą. Dobranoc, matko. Zaciągnę ten wór bebechów do komnaty obok. Dobranoc, matko. Hamlecie! Książę! Już jest dobrze schowany. Nikt go nie znajdzie. I cóż, jakie wieści? Książę z
za żadne skarby nie chcę zdradzić, gdzie ukrył złoto. A on sam? Pod strażą, czeka za drzwiami. Wprowadzić go tutaj! Pytam cię, Hamlecie, gdzie jest Poloniusz? Na kolacji. Na kolacji? Gdzie? O, tam gdzie nie on je, ale tam gdzie jego jedzą. Właśnie w tej chwili rzuca się na niego stado rozpolitykowanych robaków. W hierarchii trawienia robak to absolutnie najwyższy potentat. Tuczymy wszystkie stworzenie na pokarm dla siebie. No a później sami stajemy się pokarmem dla robactwa. Gruby król i chudy żebrak to po prostu dwie odmiany. Ale tej samej potrawy. Dwa dania, ale na jeden i ten sam stół. No i na tym to wszystko się kończy. Gdzie jest Poloniusz? W niebie! Poślij tam kogoś, niechże się przekona. A jeżeli go tam nie znajdziecie, co jest możliwe, to sam poszukaj. No wiesz, w tym tam drugim miejscu. A jeżeli tam też go nie znajdziecie, co jest wątpliwe, to kierujcie się własnym nosem. No, a on zaprowadzi was nieomylnie w pobliże schodów wiodących na galerię. Idźcie go tam szukać! Hamlecie! Ten postępek polejemy nad nim z całego serca. Ale teraz z równie serdeczną troską trzeba będzie zadbać o twoje osobiste bezpieczeństwo. Mężu, spójrz na to biedactwo. Nie chcę z nią mówić. Jest, prawdę mówiąc, w stanie pomieszania zmysłów. Wypada okazać jej litość. Ofelio, co z tobą? Zimna ręka. I twarz biała. Biała niby śnieg. I nie jedna łza spływała, kiedy w trumnie legł. Co znaczy ta piosenka? Biedactwo. Chcesz wiedzieć? Nie powiem. Posłuchaj dalej. Złowrogi zamiar. Pewna dłoń. Dogodny czas. Ogród pusty i jad niezawodny. Nie, Ofelio, posłuchaj. Nie! To ty posłuchaj. Zioła ohydne, rwane o północy, trzykroć zaklęte, więc potrójnej mocy dziś swoją straszną magię objawicie, gdy wywar wniknie w krew i zniszczy życie. Od jak dawna jest w takim stanie? Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję tylko cierpliwości. Brat dowie się o tym, więc dziękuję państwu za dobrą radę. Dobranoc, miłym paniom. Dobranoc. Dobranoc. Nie odstępujcie jej na krok. Czuwajcie nad nią bez przerwy. Nie trudno. Jakie trudno, smutki nadchodzą nas niepojedynczo, jak przy...
siednie straszy, ale zwartym sikiem. Batalionami. Lud w niepewności burzy się i szemrze. Nieszczęsna Ofelia nie jest już sobą i straciła rozum. Jej brat powrócił, pokrył ją z Francji. Trzyma się w dzień, karmi domysła, otacza ludźmi, co sączą mu ucho, zarazę plotek o zabójstwie ojca. A siłą rzeczy, nie mogąc ich sprawdzić, nie cofa się przed oskarżeniem nad. Gdy duszę toczy rak grzechu i zdrady, wszystko staje się prologiem zagłady. Stoi mi przed oczyma jedyny mój, sandały i pielgrzyma, podróżny strój. Ach, ktoś mnie usłyszał? Nie, nie, to tylko ja. Ja nie podsłuchiwałam. Całun ma śnieżno-biały i w kwiatach śpi, choć ziemi nie spryskały niczyje łzy. Ja nie umiałem mówić, nie umiałam. Wasza książęca mość wybaczy, ale ich królewskie moście chcą, żebym była papla. Dobrze, tatusiu, w ukłonie należy zginać karku. Ich królewskie wysokości, padam do nóg. Oni myśleli, że mnie żyć przymuszą na swoich kłamstw w pościeli i w kole zbrodni, że duszę we mnie zdepcą, że ją zgłuszą ziemscy królowie niegodni. Wianek, wian na mojej głowie. Hej lali, hej li, lali, lali. Rozum mi się zmieszał w mowie. Może jeszcze wróci. Może jeszcze wróci. Nie, nie, on śpi w grobie. Ty też zaśnij sobie. On już nie wróci. Tam dzieje. Ratuj się, panie! Wyłamują bramę! Panowie! Zostańcie za drzwiami! Stójcie na straży!
niegodziwy król. Oddaj mi ojca! Mój drogi, spokojnie. Spokojnie? Spokojnie? Gdyby chociaż jedna kropla krwi nie burzyła się w moich żyłach, byłbym wękardem, synem rogacza i dziwki. Chcesz to piętno palić na czystym czole mojej matki? Ależ... Nerteksie! Po co ten błąd? I to na taką skalę? Powiedz, co cię tak zburza? Gdzie? Ojciec! Nie żyje! Jak zginął? Dlaczego? Tylko bez oblarskich sztuczek. Precz z powinnością i do diabła z sumieniem. W najgłębszą otchłań ciskam przyzwoitość. Tak. Właśnie tak. Mam gdzieś zbawienie duszy. Niech mnie spotka co chce. Na tym świecie, albo na tamtym. Ja żądam jednego. Pomsty za ojca. Lerteksie, łączę się z tobą w ból. Nie odmówisz mi tego prawa. Możesz teraz odejść i dobrać sobie rozumnych przyjaciół, co wysłuchają i rozsądzą sprawę pomiędzy nami. I gdy się ta sprawa wyjaśni, na winnych spadnie ciężki topór prawa. Dobrze. Niech będzie. Utonęła! Gdzie? Jest jedna wierzba nad brzegiem strumienia. Jej ciche liście drżą w zwierciadle wody. Tam to się stało! Ofelia splatała dziwne girlandy z pokrzyw, stokrotek z jaskrów i długich szkarłatnych storczyków. Kiedy się wspięła na poziomy konar, aby zawiesić na nim taki wieniec chwastów, zdradliwa gałąź nagle pęka, a ona wraz z naręczami kwiecia spada w płaczący nur. Więc utonęła niestety. Królu, co jest przyczyną twojego rozstroju? Czy jeszcze jakiś interes? Panie, lubiłeś mnie niegdyś. I nadal cię lubię. Nie mniej niż ocet 7 złodziei. Powiedz. Wybij to sobie z głowy. Co mianowicie? Że posłucham ciebie, a nie siebie samego. A poza tym, co mam odpowiedzieć na żądanie kompetencji? Uważasz mnie za gąbkę? Tak! Taką, która wsysa wszystkie królewskie łaski, zaszczyty i dostojeństwa. A zresztą, co mam odpowiedzieć? Nie rozumiem. To dobrze.
To jak? Chowamy ją po chrześcijańsku? Papą tu sobie sama załatwiła wieczne zbawienie? A co ty się przejmujesz? Się lepiej do łopaty bierz. I to już. Sędzia obejrzał zwłoki i pogrzeb zarządził chrześcijański. A niby z jakiego paragrafu? Utopiła się w obronie własnej. Tak zarządził i kropka! Znaczy uznał, że utopiła się z premedycyną, czyli umyślnie. Bo cała rzecz polega na tym, że jeśli giną z własnej ręki, to się nazywa rękoczyn. A rękoczyn ma 3 podpunkty. Można go popełnić, można się go dopuścić i można go mieć na sumieniu. Wniosek, czyli logiczna kontuzja. Utopiła się umyślnie. Rep, czy ty nie rozumiesz, o co tu chodzi? Gdyby to nie była panna z lepszego towarzystwa, to myślisz, że miałaby chrześcijański pogrzeb? Święta prawda. Swoją drogą, cóż za niesprawiedliwość. Wielki pan to się może topić i wieszać, ile dusza zapragnie. A biednym chrześcijanom nie wolno. Zadam ci teraz jeszcze jedno pytanie. Jak odpowiesz nie do rzeczy, to możesz się uważać za... No dalej! Wal! Kto buduje solidniej niż murarz, cieślarz lub majster stoczni? Budowniczy szubienic! Bo jego budowla przetrwa i 1000 lokatorów. Nie powiem, masz poczucie humoru. Szubienica to dobre. Ale dlaczego dobre? Bo dobrze robi tym, co źle robią. Ale i ty źle robisz, mówiąc, że szubienica solidniej zbudowana niż kościół. Wniosek, czyli logiczna kontuzja. Tobie też szubienica dobrze by zrobiła. Spróbuj jeszcze raz. Zaraz. Tak, wiem. Mów. Czekaj. Gdzieś tam z tyłu. No nie wiem. Nie łam sobie głowy. Osła i batem do galopu nie zmusisz. A jak ktoś znów zada ci to samo pytanie, odpowiedz: grabarz. Pomieszczenia przez niego budowane przetrwają aż do sądnego dnia. Teraz skoczno do gospody i przynieś kwaterkę czegoś mocniejszego. Kiedyś w tej czaszce poruszał się język. Płynął z niej śpiew. A ten drab rzuca nią o ziemię, jakby to była jakaś ośla szczęka, którą Kain popełnił pierwsze morderstwo. Czyj to jest grób? Ano mój. Jak rozumiem, chcesz mi powiedzieć, że się w nim znajdujesz, tak? To raczej ty mnie w nim znajdujesz, pani. Ja w nim niczego nie szukam, to niczego nie znajduję. A kto to był? Co to był za drań zdzikowany? Niech go zaraza! Ta czaszka, panie, była czaszką Jorika, królewskiego błazna. Wiesz, Horacjo, że go znałem? Był niewyczerpanym źródłem żartów. Fantazja aż go roznosiła. Kiedy byłem mały, to 1000 razy woził mnie na grzbiecie. I gdzież teraz te twoje zaloty, docinki, popisy dowcipu, po których biesiadnicy pod stół spadali ze śmiechu? Nic nie pozostało. Nie zakpisz z własnych wyszczerzonych zębów, bo aż tak ci szczęka opadła.
No! Więc skocz może do gotowalni pięknej damy i powiedz jej, że się może na cal grubo malować. A i tak doczeka się takiej fizjonomii. Cicho! Nadchodzi chyba król z orszakiem. Cała ceremonia? Tylko tyle? Obrządek i tak został rozszerzony, aż po granice zakreślone prawem! Zgon zmarłej budzi podejrzenia! Gdyby najwyższy nakaz nie przemógłby przepisu, leżałaby tam! Niepoświęconej ziemi, póki by nie zagrzmiałyby trąby sądu. Włóżcie ją w ziemi. Niech z nieskalanego, pięknego ciała wyrośnie pęk fiołków. Będziesz był otchłani, słysząc, jak w niebie brzmi w chórze anioła głos mojej siostry. Niechbłonne kwiaty otoczą ten kwiat. Jesteście ziemi! Trzymajcie się chwilę. Muszę ją wziąć w ramiona. Jeszcze raz. Niech żar spopieli mój mózg. Niech stężona sól łez wypali wzrok w moich źrenicach. Za twoje szaleństwo płacę zemstą, pod której ciężarem urwał się szale wszystkich wag na świecie. Różo Majowa. Siostrzyczko. Serio. A któż to rozpacza? Tak, górnolotnie. Niech cię piekło porwie. Czemu ich nikt nie rozdzieli? Hamlecie! Popatrz się! Powiedz mi, właściwie, dlaczego tak mną pomiatasz? Przecież zawsze cię lubiłem. Zresztą, chyba... Horacjo, proszę cię, miej go na oku. Niech ci sumienie podyktuje akt uniewinnienia. Jest już, że nie jestem zabójcą, ale twoim przyjacielem. Ba! Mnie samemu groziła śmierć z ręki zabójcy
twego szlachetnego ojca. Tak to wygląda. A jednak, dlaczego nie zwróciłeś się przeciwko tym zbrodniom zasługującym na najsroższą karę? Dwa powody. Obydwa ważne dla mnie. Chociaż sobie mogą wydawać się błahe. Matka księcia nie widzi poza nim świata. Ja natomiast jestem. Niestety, czy właśnie na szczęście, tak do niej całą duszą przywiązany, jak trzymająca się orbity gwiazd. Druga przyczyna, która mnie powstrzymała przed podstawieniem go w stan oskarżenia, to uwielbienie, jakim darzy księcia pospólstwo. Wszystkie przywary Hamleta nigną w odmętach sympatii motłochu. Mam pewien dobrze obmyślony plan. Czy posłuchasz moich zaleceń? Tak. Chyba, że zaczniesz mnie skłaniać, bym z Łotrem zawarł pokój. To właśnie mam na uwadze. Gdy byłeś we Francji, wiele mówiło się na naszym dworze o sztuce, której podobno celujesz. Hamlet tych rozmów słuchał. I ciekawe, że ze wszystkich twoich królewskich ideałów, wiesz, obudził w księciu najwięcej zazdrości. I cóż by to mogło być? Ot, barwna wstążka na kapeluszu młodości. Ozdoba, lecz też potrzebna walka na rapier. Tego wszystkiego. Co z tego wszystkiego? Co przedsięweźmiesz, by potwierdzić czynem, nie tylko słowem, że z ciebie prawdziwy syn twego ojca. Poderżnę gardło, choćby w kościele. Owszem, sprawcy mordu nie chroni świętość żadnego przybytku, a zemsty nic nie powinno wstrzymywać. Ale w ten sposób ja mam lepszy pomysł. Kiedy Hamlet dowie się o tym powrocie, wtedy naślemy na niego gadów, to zaczną sławić twój szermierski talent. Koniec końców sprowokujemy księcia do zawodu. On wyższy na trywialną podejrzliwość nie zechce poddać broni oględziny. Łatwiej ci będzie tak ponamywować, by wybrać floret z niestępionym czubkiem. I dzięki temu podstępowi pierwszym pchnięciem wciąż odwet na ojca. Tak, ale ten święty cel wymaga namaszczenia broni. Kupiłem kiedyś od znachora maść tak zabójczą, że gdy nią pomazać
koniuszek noża. Najlżejsze draśnięcie przynosi śmierć. I nie ma kataplazmy. Nie ma na całej ziemi takich ziół, którymi można by się wyratować. Gdyby plan miał zawieść, odsłonić się w niezręcznym wykonaniu, lepiej byłoby go nie wcielać w życie. Za pierwszym planem musimy więc trzymać w obwodzie dróg, by osiągnąć cel nawet w przypadku niewypału. Zaraz pomyślmy chwilę. Najpierw uroczysty zakład, niewygra lepszy i tak dalej. Mam! Kiedy walka was rozgrzeje, narzuć mu ostre tempo i zaschnię wam w gardłach. Wtedy Hamlet z pewnością zapragnie się napić. I na tę okazję będę miał pod ręką pucha. Jeżeli pociągnie choć łyk, nasz zamiar się spełni! Miłościwy książę, jeśli radzisz mi poświęcić chwileczkę swojego cennego czasu, chciałbym coś zawiadomić z rozkazu jego królewskiej mości. Z najwyższym natężeniem sił ducha postaram się to przyjąć. Znasz tę kolorową ważkę? Nie, książę, nie znam. Rzecz w tym, że świeżo przybył na nasz dwór Lerdes. Jest to, proszę mi wierzyć, ozdoba stanu szlacheckiego. Młodzian pełen najdoskonalszych cnót oraz towarzysko bardzo obyte. Opis jego zalet nie uniósł najmniejszego uszczerbku. Przynajmniej nie w twoim wykonaniu. Ale konkretnie, mój panie, o co chodzi? Słucham? No, w jakim celu wspominasz mi o tym szlachcicu? O Lerdesie? W sakiewce głowy same pustki. Już wydał wszystkie złote słówka. O Lerdesie. Chodzi mi o jego zdolność we władaniu bronią. Mówi się powszechnie, że nie ma w tym sobie równy. A o jaką broń chodzi? O rapier. No dobrze. Król zakłada się, że w 12 rundach Lerdes nie zdobędzie nad tobą przewagi większej niż 3 trafienia. Lerdes natomiast stawia 12-9. Zakład mógłby zostać rozstrzygnięty natychmiast, jeśli ty, książę, raczyłbyś udzielić odpowiedzi. Och, mam zamiar pochodzić troszkę po tej sali. Gdyż jest to pora mojego spaceru. Król może z tej okazji skorzystać. Jeżeli dostarczą nam broń, to spróbuję wygrać ten turniej dla niego. Polecam się do usług waszej książęcej mości. Ja również. Będzie z takim zapałem, jak pisk leczajki. Niby ma jeszcze resztki skorupy na głowie. Zanim zaczął ssać, to już prawił komplementy cyckowi. Król, królowa i cały dwór już nadchodzą. Przegrasz ten zakon, książę. Nie sądzę. Od czasu jego wyjazdu ćwiczyłem szermierkę systematycznie.
ale nie zgadniesz nawet, jak ciężko mi na sercu. No nic. Panie, ja wiem, że cię skrzywdziłem. No ale jako szlachcic, bądź wspaniałomyślny. Przed tym zgromadzeniem pragnę oświadczyć, że złych intencji nie miałem. To wyjaśnienie całkiem mi wystarczy z punktu widzenia osobistych uczuć. Ale są jeszcze nakazy honoru. No to podajcie broń. Zacznijmy. Ten za ciężki dla mnie. Dajcie inny. Ten jest dla mnie chyba dobry. A więc zaczynać. Nacie. Ha! Punkt! Dobrze. Stawajmy znowu. Czekajcie. Dajcie wina. Hamlecie. Za twoje zdrowie. Podajcie mu puchar. Oj, odstaw go. Najpierw rozegram to starcie. Aj, znowu punkt. Przyznaj. Było trafienie. Hamlecie! Masz tu chustkę, otrzyj czoło. Królowa pije za twoją wygraną. I trudno, nie pij! Wybacz mi, panie, jednak się napiję. Już za późno. Ja wypiję później. Nie chcę ryzykować. Sumienie jest mi w tym starciu drugim przeciwnikiem. No, Lertesie, trzecie starcie. Jak do tej pory, to się tylko bawiłeś. Nacieraj tak agresywnie, jak tylko potrafisz. Traktujesz mnie jak rozpieszczone dziecko. Tak twierdzisz? No. To pilnuj się teraz. Rozdzielcie ich! Lertesie! Co z tobą? Nie widzisz? Sprawiedliwa śmierć. Każe mnie własna zdrada. Co z królową? Wino! Hamlecie, w tym winie trucizna. Zdrowia! Zamknąć wszystkie drzwi! Szukać zdrajcy! Zdrajca. Jest. Tutaj. Hamlecie. Ty też jesteś ofiarą mordy. Żadne w świecie lekarstwo nie ocali cię od śmierci. Narzędzie zbrodni trzymasz oto w dłoni. Broń z ostrym czubkiem, nurzanym w truciźnie. Spójrz. Leżę. Nigdy się nie podniosę. Mogę dłużej. Król! To król jest winien! Floret zatruty. Niech się więc nie marnuje cenna trucizna. Pomocy! Płaczę!
tylko draśnięcie. Masz, zwyrodniały, przeklęty starcze! Pij! To jest twój puchar! Idź w ślad za matką! Hamlecie. Niech śmierć moja. I mojego ojca. Nie ciąży tobie. Ani twoja, nie. Wybacz mi. Jak ja tobie. Wybaczam. Niech. Niech niebo zdejmie ten ciężar z twojej duszy, Lertesie. Ja idę za tobą. O, Horacio! Umieram. Moc tej trucizny mroczy me zmysły. Żegnaj mi, matko, nieszczęsna królowo. A wy? Co bladzi i drżący patrzycie na tę tragedię jak niemi aktorzy albo widzowie. Gdybym miał dość czasu, mógłbym wam tyle powiedzieć. Pękło szlachetne serce. Drogi książę, dobranoc. Zaśnij przy śpiewie aniołów. Reszta jest milczeniem.